Cześć, z tobą Krzysiek, witam wszystkich bardzo serdecznie. W następnym odcinku, jeśli chodzi o Tibie, tym razem zamierzam pokazać wam Lobson Island, który jest niewątpliwie jednym z ciekawszych i lepszych spoisk na free account. Zapatrzenia tutaj na pewno warto ze sobą wziąć kilka silver amuletów, obsidian knife'a, jakieś siedzenie, najlepiej w postaci grzybków, no i może parę fire bombów. Potworów tutaj jest naprawdę wiele i są niezwykle zróżnicowane i cechy wspólne to są to właśnie, że biją z ziemi, dlatego warto się zaopatrzyć te w silver amulety. No i to, że żeby wyjść na jakiś taki sensowny zysk, no to jednak trzeba trochę posiedzieć albo przyfarcić. Co do levela, myślę, że można wpadać tak od 60, a siedzieć naprawdę długo, ze względu na to, że no jak na fast to potwory są tu naprawdę dobre. Zacznę może od opisu każdego potwora tutaj występującego. Zaczniemy właśnie od tego Mutatetrata. Myślę, że jest on tutaj najsłabszym potworem. Posiada on gdzieś tak 600 życia. Zlota ciekawszego to daje nam najsłabszego spellbooka o wartości 4000. No i tak ogólnie to tak nam sypnie trochę GP-czków. Co do Bograiderów, no to którzy są tu właśnie jednymi z najsilniejszych potworów. Trzeba będzie naprawdę trochę przyfarcić, żeby zdobyć coś sensownego, a w tym przypadku właśnie Paladin Armor. Pozostałe przedmioty, no co prawda, trochę nam wyrównają straty, no ale myślę, że bez Paladin Armor tutaj szału z zyskiem nie będzie, o ile w ogóle wyjdziemy na zysk. Co do bony Beastów, no to wiadomo, że większy zysk z pewnością będzie, gdy będziemy używać na nich Obsidian Knife'a. Właśnie softu zapomniałem nałożyć, no ale ogólnie to nie jest aż taki zły potwór co do pieniążków. Myślę, że jednak ogólnie wszystkie tutaj potwory są bardziej podpasowane pod expa, no ale każdy ma jednak takiego wyjątkowego lota. A szczególnie tutaj będzie to Nightstalker, którego jeszcze tutaj nie spotkałem, który może nam nawet dać bochy. Też dają to niezwykle rzadko, mi się udało z niego raz to zdobyć. O, tutaj już od razu jest coś ciekawszego. A, no i właśnie już przejdę do tego Elfy Mintala, który na pewno będzie no taką lekką dręką dla Knightów. Co prawda nie jest on silny, no ale nam trochę może spowolnić ekspa ze względu na jego wytrzymałość na obrażenia fizyczne. Tutaj będziemy mieli jakby kilka piętrek, chyba minus jeden, z jeden i dwa. W tym stylu myślę, że zmieściłyby się tutaj z tak ze dwie, może nawet trzy osoby, ale o to się nie martwcie, bo ze względu na to, że ekspowisko trzeba odblokowywać i nie każdy wie, że takie coś istnieje, myślę, że gdy wy tutaj przyjdziecie, no będziecie po prostu mieli cały spot do siebie. Ja przyznam wam, że tutaj jakoś wcześniej nie ekspiłem, o tutaj już trochę się zebrało, a więc będę jakby zwiedzał to ekspowisko od razu z wami. Mam nadzieję, że uda mi się to dość szybko, bo nie chcę jak zwykle przedłużać tych filmów. No i dobra, dalej co do potworów. Gies, no to Giesa to myślę, że nie trzeba za bardzo opisywać. On akurat nam przynajmniej zawsze sypnie sporo GP-czków. No a z tych ciekawszych to wiadomo Knight Armor, Knight Legi i Spider Silk. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest. Mam nadzieję, że uda mi się zaprezentować całego spota. Specjalnie tutaj weszłem właśnie na tego Knighta, bo moje pozostałe postacie z pewnością miałyby tutaj trudności, a mogłyby nawet paść, bo poza tym Knightem to chyba najwyższy to jest druid z 40 poziomem. No takim 118 to mam nadzieję, że to w miarę szybko wyczyszczę. Dobra, i tu już będą schody. Co do expa, no myślę, że lepiej żebyście sprawdzili sami. Wydaje mi się, że tu naprawdę będzie ciekawe, przynajmniej jak na faca. Ja znaję, że jakby nie powinienem tego pokazywać, bo jakby nie znam się do końca na tym expowisku. Wygląda na to, że tutaj tak normalnie nie expię. No i od razu mnie Banshee tutaj złapała, kurde. Będzie lekkie utrudnienie, bo ona niestety będzie mi uciekała. Zobacz, tylko szybko lota. No i poza tym ja mam paca właśnie tutaj, no i wiadomo, spele mi przyspieszają nieco expa. Myślę, że zdecydowanie lepiej będzie tak, żebyście sami sprawdzili, ile tutaj wyciągniecie. Tak sobie myślę, że już może sobie odpuszczę tu zbieranie GP-czków, żeby tego za bardzo nie przedłużać. O, no i jeszcze Tarantule, to jednak jest najsłabszy potwór, no i tutaj możecie zobaczyć właśnie Nightstalkera.
który jest no najdziwniejszym, może powiem tak, z tych wszystkich potworów, ze względu na to, że zadziwia zlotem, na przykład teraz właśnie nic, dość często on daje naprawdę śmieszną ilość pieniążków, no ale właśnie to jest tym dobre, że może nas zaskoczyć zawsze tym wspaniałym lotem jak bochy, no ale na bochy tutaj nie czatujcie, bo to naprawdę ciężko. Ja musiałem mocno przyfarcić, żeby to zdobyć. Bardziej na Hunted Blade, który chodzi za 8000. O, tutaj ta Anduli trochę się zebrało. O, i jest nasz GS. Oczywiście przypominam, że tutaj zabijajcie jakoś masowo te Poison Spidery, żeby wam nie przebijało tarczy. A właśnie, Night Stalker zamienia się w różne potwory, naprawdę może się nawet zamienić w Ferumbrasa, żeby was nie zaskoczył. Chyba właśnie Ferumbras, Grim Reaper, Warwolf i nawet Tarantule. Co do tego Ferumbrasa, to zamienia się niezwykle rzadko i trzeba mieć nawet fazę, żeby to zobaczyć. No, żeby właśnie was tutaj nie zaskoczył. No i to jest dość wkurzające w nim to, że jego podstawowy lot właśnie jest beznadziejny. Trzeba liczyć po prostu na falta, albo jak tu posiedzimy nieco dłużej. No myślę, że tutaj właśnie w podziemiach zeszło na takiego spota głównie z GS-ami. No przynajmniej będą jakieś wolne GS-y na facu, bo na pochu to naprawdę ciężko jakieś. Ale chyba nie będzie ich tutaj jeszcze tak wiele. No to już końcówka. Ale może znajdę jeszcze jeden spot, no nie? Dobra, skaczę wyżej. Gdzie tu? A, nie, to nie, to nie tu, sorry. Chyba na tym... Przybliżę mi mapę. Aktualnie chyba na tym stoję, dobrze. Na górze byłem i tutaj jeszcze jedno zejście niżej mi pozostało. No i myślę, że będę już przychodził do tego, jak się tutaj dostać. No to powiem, żeby się tutaj dostać, to albo trzeba się zgrać z naszym serwerem, bo ekspowisko odblokowujemy nie tylko dla siebie, tylko od razu na całego serwera. Albo do całego serwera, albo dla nikogo. No i to niestety jest lekki wydatek, a więc to jest całkowicie zależnie od serwera, bo u mnie to by było chyba ze 3000. Wiadomo, można tam się z kimś ustalić, bo jeszcze przy okazji się odblokowuje deplingi, które są na nieco niższe levele. No ale jeśli ten węgiel jest tani, no to myślę, że każdy sobie może to wykupić. Co do ile razy to trzeba będzie odblokowywać, to zależy od tego, ile deplingów zabije się danego dnia. Ponieważ trzeba ich po prostu zabić określoną ilość, inaczej ekspowisko znowu zostanie zalane, a my będziemy musieli zbierać 200 węgla. A to później zaprezentuję, gdzie to wszystko wrzucać, ten węgiel i tak dalej. Oczywiście ekspowisko też prezentuję, dlatego że ostatnio o to prosiliście w komentarzach, zresztą nie tylko w komentarzach, czy nawet na Tibi do mnie pisali. No i przyznam, że to jest jednak dla mnie dobre ekspowisko. Tak jakby patrzeć na to, że no jakbym musiał pokazywać jakieś korymy, to dla mnie nic specjalnego. Tutaj nawet można sobie w miarę fajnie poekspić. No zdecydowanie mam jednak trochę za wysoki level i ten pad. No ale to jest jednak coś. No i to ekspowisko, powiem wam, że przypomina właśnie premium account. Można się tak jakby trochę wczuć w to. Bo te wszelkie potwory, mutated human, mutated rat i tak dalej, no może oprócz GS-a i Tarantul, no to występują zazwyczaj na pacu. No i na niektóre jest nawet sułtaski, które można, jeśli mieliście wcześniej paca, to mogliście wziąć i tutaj dokończyć sobie. No tutaj niestety te dwa elfy mi dalej trochę nie spowolnią. I znowu zapomniałem naliczać czas, kurde. Swoim dalem najlepiej to będzie miał chyba sorkę z ognia. O, chyba trafiłem niestety właśnie na spota z tymi elfem intalami. W szczęście nie robił za dużych obrażeń, to może się tylko rozejrzę bez dodatkowania ich. Nie będziemy mieli tu jeszcze wejście wyżej. Jeszcze tutaj nie zapomniałem. A, tutaj jeszcze ktoś do mnie pisze. O, i Nightmare Stion.
No, Nightmana Siona wykończyłem, no i zapomniałem o tym Mutated Humanie. No za jakieś książeczki, to się w ogóle da zejść? Bo niby są schody, ale nie ma. Pozdrowienia macie od Macieja. No tutaj powiem wam, że przybliżyć mapy bardziej nie mogę. Wygląda to jak normalne schody, ale czy to jakoś można tego użyć, to powiem wam, że szczerze nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie. I ten Nightmare Sion wydaje mi się, że także jest tutaj jedynym. Jak mogliście tu zobaczyć, no można, są tu różne spoty, można sobie wybierać. Co chcecie huncić, nie musicie huncić wszystkiego jednocześnie. Ale ogólnie cała wyspa nie jest taka duża, jak myślałem. A więc, no z tą ilością osób, co tutaj wcześniej mówiłem, oczywiście zależy od respa. No ale to właśnie jeśli miałoby się zmieścić kilka osób, to raczej z niskimi levelami, bo myślę, że takie 200 to już by mogły mieć tutaj lekki problem przy słabym respie. Tak, będziesz sławny. No i znowu kurde się zamyśliłem. Dobra, ja już będę chyba opuszczał tą wyspę, bo tak naprawdę zwiedziłem całą. Zapomniałem wspomnieć, że można tu zbywać oczywiście jakieś platy armory, halabardy i tak dalej. No i można tu wysłać postmanę, o ile macie wykonanego, bo to jednak jest długa misja i nieciekawa. Ale ja akurat mam wykonane, to jeśli na przykład mi się skończy premium, to będę mógł tutaj zejść, otworzyć to, o, i wrzucić paczkę. No, przechodzimy jak się tutaj dostać. Hej. Passage. No i my tu chyba mu napiszemy Mines. Mam nadzieję, że dobrze mu napisałem. Tak, dobrze. Ja jestem właśnie w tej zakopanej kopalni, czy coś w tym stylu, gdzie są te deplini. Nawet może jednego znajdę. Nie, źle idę. Oczywiście mu trzeba napisać hi, Robson Islay, on za 70 kp nas przyniesie. No i powiem wam, że to mnie ruduje, że ktoś tu hunci już od razu te deplingi, chociaż ja to blokowałem niedawno. No przynajmniej nie zaleje mi od razu tej kopalni i będzie w miarę w porządku. O, ja tu już nie będę huncił tych deplingów bez przesady. Idę tymi schodami. Mi zaraz powinien być taki piec czy coś w tym stylu. Tutaj mamy tą maszynkę na lewo, o tą maszynkę. Na nie po prostu bierzemy taką węgiel, używamy węgla i na tą maszynkę. Ja tam użyłem chyba tego 201, chociaż jest napisane, że 200, ja jakoś musiałem użyć 201, to nie wiem o co chodzi. Znaczy to może być różnie, o ile ktoś wcześniej wrzucał ten węgiel, to wiadomo. No i normalnie, gdy nie wrzucicie tego węgla, to będzie woda. Nie będzie się dało dalej przejść. No i nie trzeba gadać z żadnym NPC, po prostu wrzucamy ten węgiel. Ta maszyna jakby będzie się poruszać za każdym razem użycia naszego węgla. I będziemy wiedzieć, że już skończyliśmy, kiedy przestanie przyjmować ten węgiel, no i sama zacznie pracować. To znaczy, że następnego dnia już ekspowisko po 10, czyli po tej serwerze, będzie odblokowane. To i będą te pozostałe maszynki też działać. Jak widać, teraz nie działają, bo już jest odblokowane. Jak działają, to jest tylko wtedy, gdy już rzuciliśmy ten węgiel. No, tutaj wychodzimy. No i tak naprawdę weszłem po prostu do kopalni dwarfów. Można tutaj tabliczka. Pick and shovel mine. Chyba mniejsza. Tutaj się skupcie na minimapce, może będę przybliżał bardziej, albo nie wiem, będę na zmianę oddalał przybliżał, żebyście ogarnęli gdzie jestem. No ale może tutaj oznaczę takim znaczkiem, że to ta kopalnia. O. No wtedy może, jak już przejdę kawałek, to będziecie wiedzieć, jak tam dojść. Generalnie myślę, że tutaj się przychodzi z Kaliny, bo Kalin jest jednak najbliżej. Znaczy, no, też Kazordon, wiadomo, ale to Kazordon to wiadomo. O, ja tu wskoczę na Monta, jakiś utani chłód, żeby w miarę szybko się znaleźć na Kalinie. Podsumowując ekspowisko, nie sprawdziłem ekspo, jak już zresztą mówiłem. Ale wydaje mi się, że naprawdę na free account to będzie wspaniały exp. Powiem wam, że Bograderzy to ja tam normalnie może trochę niższy level miałem, ale expiłem i tam rekordy expa biłem. Później przyszedłem na Sea Serpenty, to tam miałem nowe rekordy. Ale naprawdę piękny exp był, jeśli chodzi o Bograderów, bo oni są zresztą słabi na fizyczne. Ogólnie tam bardzo dobrze się bije z fizycznych, oprócz Elfemintali.
No i myślę, że najszybciej to by tam wpadał Paladyn, jak zresztą zwykle, bo Paladyn to wiadomo, nie dość, że bije z dystansu, to wiadomo, że tam z bliska nie dostanie za mocno. No to jeszcze do tego ma dość spore obrażenia i ilość życia, żeby przeżyć. Knajt na przykład będzie miał za słabe obrażenia, by mi się sporo obrywać z bliska, no a Sorker może zostać ściągnięty na strzała. Od razu uprzedzam po profesji dystansowej, że tam sporo potworów paraliżuje. Więc się miejcie na baczności, żeby to nie było, że o, sobie wybijam do dystansu, nagle łup, paraliż, jesteśmy martwi. No i tutaj już możecie zobaczyć albo nie zobaczyć, jeśli nie włączyliście HD na minimapie. Że już jestem prawie w mieście Karlin. Podsumowując, kurde, lota, nie mam co podsumowywać. Zdobyłem tylko jakieś pierdoły. Tutaj wrzuciłem do jednego plecaka, coś jeszcze tu wrzuciłem, tak, tutaj wrzuciłem. Nawet może z tego 2000 wyciągnę, chociaż tak spiłem tam przez sekundę, no i hajs to trochę wrzuciłem, wiadomo. Ale już wspomniałem, bardziej exp niż kasa. Zależy od naszego farta, zależy jak się skupimy na jakichś głównie potworach. No i to będzie tyle już, tutaj widzicie mury Karelinu, kolejne przez bramę, nie będę kończył. Oczywiście nie musicie używać tego Psion Knife'a, ale myślę, że jednak przy tym potworze warto, bo te Hellenic Bony może chodzić nawet po 1000 w porównaniu do skóry zwykłego Dragona, to jest jednak coś. Od Dragona Lorda to wiadomo, trudno ubić. Dobra, podsumowując, jeśli się wam podobało, przydałem się i tak dalej, możecie zostawić mi łapkę w górę. No i liczę na wasze komentarze, bo to jednak bardziej na to spory wpływ na to, na co nagram, bo właśnie też mnie prosiliście o te Robson Isle. No i motywujecie mnie do działania, bo przyznaję, że no wiadomo, łapka to też jest bardzo dobra rzecz, ale no to komentarz to jednak coś tak od was, to nie? Łapkę to może dać każdy, nawet boty. No i cieszy mnie to, że dość sporo komentujecie ostatnio i że niektórzy się powtarzają, że wiem, że przynajmniej zawsze ktoś mnie skomentuje, no niektóre to są osoby, które rzadko komentują, no i dobrze wiedzieć, że jednak coś tam mi napiszą. Wszelkie pytania oczywiście przypominam też właśnie w komentarzach, ale jeśli macie jakieś bardziej prywatne albo coś w tym stylu lub tak do mnie, że nie wiem ile grasz w Tibi albo coś w tym stylu, nie wiem, że gdzie ekspić, to też mi na skrzynkę odbiorczą, to ja najwyżej odpowiem w odcinku informacyjnym na takie ciekawsze, a do tego ekspienia no to oczywiście odpiszę. Dobra, nie będę przedłużał, trzymajcie się, cześć.